No i mamy poranek dnia 7, 8:30 rano. W piecu dzisiaj nie palimy. Deszcz pada, także nie będzie łatwo. Chcę się spakować do 10 mniej więcej i wyruszyć w trasę. Będzie bałagan, wszystko mokre, nieprzyjemne. No i pada. Ładne to wszystko, takie mokre. Ale do pakowania się w ostatni dzień to akurat słaby pomysł. Wczoraj pogoda jeszcze pokazywała, że w piątek padać nie będzie. A dzisiaj już pokazuje, że do godziny 12 nie ma co się spodziewać przerwy w kropieniu. No na szczęście nie jest to ulewny deszcz, tylko sobie siąpi tak. Ale... no nic, nie ma co narzekać. Trzeba się zbierać, bo dzisiaj czekają nas burgery, mam nadzieję, prawdziwe, w restauracji. Taki sobie plan zrobiliśmy, że idziemy przed autobusem zjeść porządny obiad i napić się piwa. Znaczy Szymon będzie pił coś innego, bo nie może, ale ja sobie piwo wezmę. O. Piec już zwinięty, grzejemy wodę na poranną kąpiel. Na zewnątrz są 3 stopnie i pada deszcz. Kropi. Fajnie. O, widzę, że w tej wodzie to tam coś pływa. Co byśmy tu zgarnęli? Gotujemy jakieś coś. Kijanka? Pakujemy się. Powoli już. Graty wszystkie są spakowane w plecaka. Teraz został tylko namiot. A teraz uwaga, komisyjne wyrzucenie patyków od siedzonek. Raz, dwa, trzy. O, koniec. Teraz już będziemy siedzieć na normalnych, cywilizowanych krzesłach. I fotelach, i kanapach, i ławkach. I tyle. Koniec. Posprzątane. Idziemy. 3,5 km prawdopodobnie przed nami. No i zostało 2 km do centrum miasta. Już się pierwsze domki pojawiają, jakiś pola. Widzę tutaj skoszona słoma. Leży tam domek za moimi, z boku, za Szymonem. No i takie podsumowanie tej wyprawy. Bardzo fajnie. Nie wiem, co by było, gdyby faktycznie padało, tak jak zapowiadali, że cały tydzień może padać. Byłoby bardzo ciężko wtedy z tym sprzętem, który mieliśmy. Jedzenie to jest kolejna kwestia, która no niestety nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego jedzenia. Na pewno da się na nim przeżyć, bo zrobiliśmy to. Natomiast czujemy się po nim po prostu źle. I nie jest fajnie. Strzyżaki, pół wyprawy były, pół wyprawy nie było strzyżaków. Także nie tak źle. Bluza od Konrada sprawdziła się genialnie na strzyżaki. Po prostu to jest rewelacja, bo one w tą wełnę wpadają i już nigdzie nie wędrują i tak siedzą. Więc można się nie otrzepywać. W ogóle o bluzie kilka słów powinienem powiedzieć, bo robi robotę fenomenalną. Ja ją mam od listopada zeszłego roku, także cały zeszły sezon przechodziłem nie ściągając i w zasadzie nawet do spania czasami, jak w lesie gdzieś kimałem. Ma olbrzymi zakres temperatur, w zasadzie od tych 0-5 stopni na zwykłą koszulkę bawełnianą do 10-15 stopni śmiało można w niej wytrzymać i jest super. Jedyna wada to nieodporna na wiatr. Jak zaczyna cokolwiek wiać, to tak jakby jej nie było. Więc trzeba coś na siebie narzucić. No ale to jest idea bluzy, idea wełny takiej dzianej, bo to jest taka, nie jest zbita ta wełna, ona jest taka delikatna. Co do gryzienia, 15 minut po sezonie, znaczy przed sezonem, jak pierwszy raz zakładam i już nie pamiętam, że mnie coś gryzło. Także tak, gryzie. Ale jakoś szybko się bardzo do tego przyzwyczają. No tak, jest bardzo funkcjonalna, szczególnie te rozpinane tutaj klapy aż do końca, także można zrobić kot z bluzy dwumetrowej długości, także też już się zdarzyło, że spałem pod takim kocem po prostu z bluzy w lesie. To jest bardzo fajna opcja. Fajny kaptur.
przylegający do boków głowy, także jak się obraca głowę, to widać wszystko. Wykończenia skórzane, to też jest mistrzostwo świata. Mam takie wykończenie z tyłu, na dłuższej części, tam gdzie tyłek jest chroniony, to na tym można sobie usiąść na kamieniu i też jest ciepło i się bluza nie niszczy. Także no, rewelacja. I mimo że cena jest naprawdę duża, ja się zbierałem do zakupu tej bluzy ponad rok i w końcu na urodziny się szarpnąłem i jestem bardzo zadowolony. W życiu nie miałem lepszej bluzy. Także Konrad, gratulacje, bo świetną robotę robisz z tą bluzą, w ogóle z tymi ciuchami i ja jestem bardzo zadowolony. Zresztą kurtka już jest zamówiona i powinna lada moment być, także będę miał komplet na zimę, taki naprawdę gruby. No i co? Kolejne domy się pojawiają. Deszczyk powinien koło 12 przestać kropić. Na razie kropi cały czas. Ale na tyle jesteśmy wilgotni. A właśnie, co do tej bluzy. Ona nie przemaka specjalnie. Zobaczcie, nie wiadomo, nie wiem czy to widać, ale przy takiej mrzawce to ta mrzawka po prostu na tej wełnie się utrzymuje w postaci takich kropelek. I kompletnie nie przemaka. Jestem suchy pod spodem. Natomiast z wierzchu cały czas pada od 2 dni. Także... I poncho założyłem tylko na najgorszy moment, jak faktycznie lało. No i tak. Idziemy. Koniec wyprawy. Już nam nogi same niosą, bo jedzenie czujemy. Jedzenie. Zjedliśmy po bułeczce z marketu i czekamy teraz na otwarcie restauracji. Google nas oszukało, miała być o 11, a jest o 12 otwarta. Już jakaś pani przyjechała, przeszła przez drzwi, także jest szansa, że dzisiaj zjemy. Papy w starym stylu. Fajnie zrobiony. Jesteśmy pierwszymi gośćmi dzisiaj. Czekamy na burgera. Pani niestety nie mówi po angielsku. Więc na migi się dogadaliśmy, że chcemy burgery. I czekamy.